Hej, witam wszystkich imperialistów w kolejnym odcinku naszych wojen z Rzymem z barbarzyńcami. No i w zasadzie ta armia niby nie jest ciężka, tylko już tutaj musimy zrobić lekką rzeź niewiniątek. O, jak mogę fajnie katapult, znaczy te balisty rozmieścić. Nie wiem, czy ten kamień mi będzie przeszkadzał, ale w teorii nie powinien. Chociaż ciekaw jestem, czy to tak zadziała. Ewentualnie możemy... Czekajcie. Możemy część tutaj katapult umieścić? Znaczy balist. Nie wiem, czemu ja mówię cały czas na to katapulty. Chyba dlatego, że bardzo często skorzystałem z katapult w Romach, a nie z balist. Więc zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, czy mój zwiat mnie informuje, czemu ja ich widzę? Mój zwiat mnie informuje, że niestety mają lekką jazdę. Ale sztuk jedna, więc może nie będzie aż tak źle. Jestem ciekaw, jak sobie to poradzi. Najlepiej byłoby tutaj na wzgórzu umieścić totalnie te balisty. O, już dobrze powiedziałem, ale zająknąłem się, bo byłem przez chwilę przekonany, że może coś źle mówię, nieważne. Dobra, naszych principas ustawimy w dwie linie. Generała damy na tyły, żeby dowodził. Kawalerię. Boże, nie pod jedynką, pod dwójką zróbmy kawalerię. Na tyłach ją umieścimy totalnie. No i te balisty, zastanawiam się, jak tu mam umieścić. Czy może jednak tutaj dać i kazać im się potem przemieścić na szczyt tego wzniesienia? A Tyrarii moglibyśmy wtedy wysłać jedną grupę tutaj, do podnóży. Zobaczymy. A ci niech strzelają. Enemy reinforcements approaching. Ej, tu nie mogę tego ustawić? No, to nawet fajniej. Enemy reinforcements? Tam. Na naszych skrzydłach, to niedobrze. No i pytanie. No, pocisk przyleci. Chociaż w ogóle nie celowałem. Dobra, ale tu tutaj widzę, że jest złe umieszczenie jednak tych balist. Triarii możemy dać tutaj. Sam też się pobawi tylko balistą. Uhuu, leci! A, przestrzeliłem. To za blisko. Przyjął na banie! Udało się. A kurka... Oj, za szybko. Ale może i dobrze. Oj. No cały czas ich pod koniec ładuje. Ej, ale to chyba się przeorało nieźle. Okej, czyli tak to też... O Boże, tam coś mi złego ktoś robi. Jazda mi zaatakowała... No nie, wiedziałem, że jak się tylko będę bawił, to od razu wszyscy mi zginą. Nieważne, że źle wyszło. No, czasem tak się dzieje. Że jak Lukas się bawi, jego żołnierze giną. Nie wiem, czemu dają tych tutaj. No nic, zapłacą wysoką cenę za to, że tutaj stoją. No, ale są Rzymianami, no. A konnica została rozbita nawet bardzo skutecznie. Aż chyba naszą czasu rzucić do ataku. Zapomniałem, że tutaj nie ma takiej możliwości, żebym sobie mógł objechać to wzgórze spokojnie. Co ja mogłem ten wyczerpany oddział jednak przytrzymać tam. Właśnie dać im drugi szereg czy cokolwiek. Balisty. Jeżeli już to obstrzeliwajcie mi to badziewie. Tutaj ktoś się na mnie rzucił. No, czyli dobrze umieściłem na tej noski. Celtyckie oddziały plemienne. Zgaduję, że jest raczej to za dobre. Może to źle akurat, żebym to szturmował. Dzików.
I potem uderzymy na tą linię z tyłu. No tutaj balisty to obstrzeliwują, więc nie ma problemu. No cisnąć ich. A, to co, załogi balist nagle uciekli? Our general is under attack. Wy tu zajmijcie pozycję. I uderzymy na lewą, w prawą flankę w zasadzie, powinien mówić. Balisty myślę, że możemy zastopować. Najwięcej mi złego w tym momencie zrobię niż dobrego. Dobra, szturm. Ci sobie tutaj i tak dadzą radę. Nie, myślę, że jednak tutaj nie było nic takiego strasznego złego. Nie mogło być przecież inaczej. Boże, jak tutaj jazdę wycięli. Dobra, to już po nich raczej. No i tutaj ostatnie oddziały weźmy w obkrążenie i wytnijmy w pień dosłownie. To było ostatnie miasto. Przynajmniej takową mam nadzieję. Bo już tu tak nie pamiętam. Walczyło 1700-500 straciliśmy. W sumie dość sporo, jeżeli mam być szczery. Tak, Koria. Tak, Koria to chyba było ostatnie miasto tej nowej prowincji. Straciliśmy jeden oddział, no trudno. Albo w zasadzie nie wiem, może powinien mówić jedną kohortę. Zdobądźmy to miasto. Koria. Tak, no czyli dobrze mówiłem. Potrzebujemy móc to przebudować, ale to w kolejnym miesiącu, że tak powiem. Dobra, siła tej armii. Na czym ma polegać? Specjaliści od artylerii. Raczej te 4% nic tu nie da. O, to lubię, żeby mieć ten większy zasięg ruchu na mapie kampanii. Okej, co ja tobie mogę dać, przyjaciel? Administracja zmieniona do wysokości podatków. Jak najbardziej, im wyższe podatki, tym lepiej. Nie wiem, czy to jest dobre i czy potrzebne. Dobra, dobra. Dzięki też za wytłumaczenie mi różnic między tymi portami. Teraz wiem już, które mam budować, a których nie. Użyję, co mi się przyda, a co nie. W badaniach naukowych lecimy w filozofię, konstrukcję. W filozofii chyba robię po to, żeby tutaj zakończyć i mieć minus 2 do współczynnika korupcji. Do żywności już mam. Tak patrzę, co jeszcze bym mógł po prostu szybko zakończyć. Ale chyba nic. No ale też przydałoby mi się już lecieć tak pomału tutaj. Czekajcie, jakbym to prędkością wszystkich armii i flot. Moglibyśmy to zrobić. Manewry morskie wynaleźć w 3 tury. Albo chociaż tu chyba kwartałami leci, nie? Może w 3 kwartały. No tak powinien mówić, nieważne. Potem moglibyśmy wynaleźć manipuły. Podział na kohorty. O, w zasadzie, bo teraz mamy manipuły, tak? Okej, okay, te bonusy są takie do prędkości zupełnie to tak średniowo. To jest za to bardzo mocne do zasięgu ruchu armii. To też jest takie średniowe. Koszty utrzymania wszystkich armii, tańsza armia. Dobra, tak czy siak na razie jeszcze niech mi te 2 kwartały tutaj to leci normalnie. Okej, okay, tutaj nie ma sensu, bo nie mamy pieniędzy na nic. No ale dobra, mamy teraz Retia et Noricum. Prowincję podbitą kolejną, tak? Zgadza się. Kispalina.
Italia, Magna Grecja. Kurka, Magna Grecję przydałoby się już zabezpieczyć. Imbosim. Dobra, nasze floty. Widzę, że muszę im znowu wyznaczyć, gdzie mają płynąć. Niech płyną mi tutaj, bo już tutaj wybrzeże mam odkryte. Szpiedzy. Szpiedzy, szpiedzy, szpiedzy. Dobra, tutaj, a ty mi Hiszpanię odkrywaj. Może rzeczywiście niedługo nasza kampania też i tutaj zawita. No nie ma tutaj, ale możemy spróbować jakoś tutaj przejść na południe bardziej. No ale wojny z Kartaginą będziemy musieli mieć tak czy siak. Więc nie wiem, czy się jednak nie wezmę za pierw na Kartaginę. Nie rzucę. Przynajmniej bym jej nie zepchnął tutaj z Sycylii. I zajął tutaj całą Magna Grecję. Oraz Sardynii, tak? Byłoby to dość fajne, myślę. Znaczy dość korzystne dla nas. Nie fakt, koniecznie fajne. Dobra, Legio pierwszy Italica pełni dalej swoją służbę garnizonową. Augusta też. Antiqua jest w pełni już na znaczy w pełni odnowiona. Gorzej z Alpiną, która poniosła straty w wysokości jednej kohorty, jeżeli możemy tak mówić. Ale my jeszcze z kimś wojnę toczymy chyba. Muszę teraz przejrzeć nastawienie tych ludów na północ od nas. Jak ono się tam prezentuje w stosunku do nas. Jeżeli jest pozytywne, no to możliwe, że mnie nie zaatakują od razu. Gotowy do dowodzenia, bardzo mnie to cieszy. Ludi plebi. Okej. A ty gdzie jesteś? A, odkryliśmy to ostatnie miasto, dobra, czyli mamy kolejną flotę, którą mogę wrzucić i ewentualnie kiedyś ją tam zrekrutować, dobra, żeby pełniła nam lepszą służbę u nas. Zobaczmy mapę dyplomacji, jak to wygląda. No za bardzo lubiany to ja tutaj nie jestem, z tą nawet mam wojnę. I to jest Magna Germania, Recja. Jak bardzo jesteś wściekły, o kurna, bardzo wściekły. Niechęć kulturowa. Wojna z Recją, niechęć kulturowa. No to są strasznie małe te ludy. Bojowie, Nori. Konfederacja też w ogóle. Chociaż Konfederacja nie jest aż tak na nas cięta. Już ci Nori są bardziej cięci na nas. A bo z Nori też wojnę toczymy. Naprawdę? Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. Ofiaruj, że zażądaj daninę. No, czyli tutaj tak samo to działa. Zobaczmy, czy z tymi Nori, znaczy Recją, teraz też mogę traktat pokojowy. Pachnienie agresji, nie mamy na to szans. Zapłata, zapłata, zapłata. No to płaćcie. Niska. To okej, okay, mnie to cieszy. Tylko teraz tak, trzeba byłoby mieć tutaj pewnie znowu armię do garnizowania. Ale mamy armię do garnizonowania w tym regionie. Mamy Italię, Likę. I trzymalibyśmy ją w Nori w takim razie. Znaczy co ja mówię, w Coria. Bo Noreia sama się obroni przez jakiś czas, tak, zanim by ta armia mogła nadejść. Widzę, że możemy spokojnie armię również ulepszyć o wyposażenie. Boże, jakie to drogie. Z tego co pa... Bo tego już w Warhammerze nie ma, nie? Ulepszenia wyposażenia. Przynajmniej nie pamiętam, żeby było. Albo to chyba nigdy tego nie robiłem. Znaczy, albo to robiłem machinalnie, albo zapomniałem już o tym totalnie. Czekajcie, jak tu wyglądamy. 8. Czy przychody.
Nie wiem, jeszcze się wstrzymam z tym wszystkim tutaj. Ale teraz tak. Antiquę moglibyśmy cofnąć, tak czy siak już. Ciebie chciałem wywalić stąd. A właśnie, no to mieliśmy zacząć od przebudowy tego miasta, tak? Z produkcji przemysłu, kuźnia brązownicza. Mogę to przerobić. Pomocnicze, pomocnicza jazda, pomocniczy topornicy, pomocnicze nagie miecze. No tak się to nie opyla mi w ogóle, żeby tutaj takie coś mieć, tak to. Do rozwoju natury, werbowano działo, otrzymują, ok, czyli to jest po prostu jakość dobra. To na jedzenie. I na co ja bym mógł to przerobić ciebie? Na pewno cię możemy wyburzyć. Zobaczymy, jak z tym jedzeniem będziemy stali w najbliższym czasie, więc jeszcze nie róbmy tych ulepszeń osad. Jeżeli już, to i tak tą osadę bym najchętniej ulepszył. Czyli ciebie bym mógł na coś przerobić. Dobra, wybuszmy. Też czekajcie, pomocniczy, to ja teraz jazdy bym mógł tutaj sobie dorekrutować jeszcze. Kurka mol. No tak, nie, czekajcie, bo mi brakuje. Tutaj mi brakuje Principis, z których mogę rekrutować gdzie? Chyba nigdzie na ten moment. Ups. To chyba źle. O, wszędzie ich wyjebałem, tak? To źle, to tutaj trzeba byłoby to przebudować na zwykłe koszary w Genui. W takim razie, bo to jest najszybsze do zrobienia. Tu na razie też to jeszcze niech zostanie, ale nie będziemy tego ulepszali, bo to będzie do wyburzenia. Możemy za to port ulepszyć, ok. Dobra. Atak na strażę, atak na patrol, raczej mnie to nie interesuje. Skorta woza. Pytanie, czy mi też zwiększa armię? Chyba nie. Dobra, możemy też teraz wydać na ubezpieczenie awansu. Wódz. A pisze, czego jest wodzem? Bo ja potrzebuję tak naprawdę tylko dwie armie awansować. Alpiną dowodzi Canus. Antiquą dowodzi Structus. Okej, okay. Zabezpieczę awans drugiego pana. Szerzenie pogłosek, szerzenie pogłosek, ród Juni. I mi tłumaczyliście, że zabieranie tych wszystkich tutaj stronników jest złe, więc żebym tego nie robił. Więc postaram się tego nie robić w najbliższym czasie. Chociaż tutaj widzę, że nasza partia już rośnie i to tak całkiem nieźle. Więc to też dość takie fajne. Nie wiem, jak ta wojna domowa, od czego to zależy. No a teraz tak, mamy tutaj te regiony zdobyte. No i mówię, no najchętniej bym atakował Kartaginę. Zrobiłbym dwie floty do walki z Kartaginą. I po prostu odbił Magna Grecja, odbił tutaj te rejony. Nie wiem, może potem samą Kartaginę. Chociaż Kartagina chyba też toczy wojnę z Libią, tak? Nie, Kartagina z kimś tym toczysz wojnę? Toczysz wojnę z Egiptem, niewolnikami i Rodos. To chyba by tłumaczyło, dlaczego mnie za bardzo nie lubili. Ej, to teraz ja to mogę ulepszać we wszystkich prowincjach, nie tylko w tej, w której trzymam armię? Bo kiedyś to pamiętam, że trzeba było iść do konkretnej prowincji. Żeby coś ulepszyć. No dobra, ale to miło akurat.
Mielibyśmy na to ewentualnie, teraz tak pomyślałem, że sobie mógłbym rzeczywiście antikułę i... Tutaj ktoś mi chodzi. Szkolenie jazdy, werbunek jazdy. Też to chyba też nie jest dobre. Co ja tu miałem zrobić? Ktoś pamięta? Już zapomniałem. Marsowe pola. To pomocnicze, więc pewnie miała być kasa albo świątynie. Może świątynię Minerwy może tu postawimy. Okej, widzę, że tutaj przegapiłem miasto. A nie możemy sobie pozwolić na przegapianie żadnego miasta. Muszę wiedzieć, gdzie mam jakieś guntowie. No, akurat idę odkryć ich miasto. Dodaj do puli. Dodaj do puli. Okej, okay, jak jesteśmy? Powiedziano wojnie. Kartagina i Messeliowie sobie toczą wojnę. No więc coraz więcej państw ciśnie Kartaginę, co mnie jest na rękę przecież, nie? Zwerbujmy w takim razie jazdę. Okej. Okay. Tu jesteśmy na minusie, ale zaraz tu umieścimy nową armię, nowy garnizon, więc też nie będzie źle. Dobra, i na razie budynków nie będę budował, zobaczymy. Boże, 2000? Znaczy, ten tutaj muszę zrobić zwykły garnizon, tak? Tu jest 4 do żywności. Więc jesteśmy na pograniczu, zobaczymy, co tam mi się pokończy za te parę tur. Okej, ciebie mogę ulepszyć. Ja. To ja też będzie trzeba żywność zrobić wszędzie. No, a dużo tych dożywności też mi się zaraz zrobi, więc to nie będzie aż takie kiepskie. To wszystko? No ale, tak czy siak. No i myślę, że tą flotę też zaczyna... Warto byłoby zacząć już budować. Boże, nie to, nie to, nie to. A ty jesteś tu daleko, to sobie tam płyń. No, a ty mi zanim wrócisz... Tak kiepsko, czyli musimy sobie gdzieś indziej. I floty raczej nie będą takie pełne. Juni, my jesteśmy Julii. Okej, no to niech będzie ten typ. Możemy mieć też dwie kolejne armie. Możemy przywołać tradycję floty? Legio, Legio. Przywróć bądź potężną jednostką. I dobra, gdzie? To miałem to nabrzeże wojskowe, miałem? Tutaj. Możemy to rozbudować i jedzenie w pierwszej kolejności. I mi pójdź tutaj, to będziemy to rekrutowali. Lepszą armię. A ty czemu cały czas na speedzie jesteś? Wsadźmy cię do miasta, siedź sobie w mieście. Albo nie? W sumie nie wiem. Czekajcie, tutaj rekrutujemy. I tu będziemy rekrutowali za jakiś czas. W sumie może tą bibliotekę możemy już zacząć robić. Nie żeby mi przyspieszyło. No się zastanawiam, czy najpierw, czy lecieć bezpośrednio w kohorty. Ale chyba tak. To już byłoby nam dało bardzo dużą przewagę, jakbyśmy już to opracowali. A, szpiegami znowu się nie ruszyłem. No nic, trudno. A pamiętałem, że coś tutaj miałem do zrobienia. Teraz tak myślę, że jak zrobimy te dwie floty, to akurat... Floty są drogie, więc tutaj będzie problem. Śmierć naturalna, weteran. Nie.
wódz. No i Hugo. Corneli, Juni. Corneli pozostają. No to właśnie z pozostałych rodów, typa, no. Niestety. Tu i tak się miałem co spieszyć. Ty mi tak musisz wpłynąć na ten drugi Mare i Ionium Akwen. Tam będę mógł wtedy rekrutować tą lepszą armię, tak? Więc tutaj też się nie muszę spieszyć w ogóle. Właściwie to nie powinienem się spieszyć. Dobra, skasujmy wreszcie ten budynek. Jesteśmy plus jeden na jedzeniu. Ups, to tak mało. No ale tu jeszcze możemy zrobić ulepszenie. Do kasy tu za 3 tury, ale będziemy najpierw na minusie, kurka. O, morę, to jest jedzenie, to zawsze mój największy ból tyłka zawsze w tych romach. No jest trudno. I znowu nie uruchomiłem szpiegów, fuck. Droba iska odkryte. Ta flota wraca, sobie może lecieć szybciej przecież. Kolejną nację odkryliśmy. Jestem ciekawy, jak nam pójdzie ta wojna z Kartaginą. Jak ciężkie będą tutaj nasze boje. Czy spotkamy słonie bojowe? O Boże, jak będzie zamiast przywalczyć przeciwko słoniom bojowym, to ja w sumie nie mam nic przeciwko nim. Przeciwko nim to by trzeba było mieć tych oszczepników. Lemurali. O, bardzo fajnie. To jest jakiś event cały. Opis wam pokazałem. Wyślijmy ich tutaj na północ. Jednego uzyskano cechę. Wyjebiście, napotkano frakcję. Kolejną frakcję. Ktoś tam ma znowu wojnę. Znowu jakaś cecha. Ej, nie jestem na minusie jakimś cudem. Bardzo mnie to cieszy. Że wszyscy są u mnie zadowoleni, nie? Okej, okay, to byśmy potrzebowali, czy... Czekajcie, do żywności... Tylko, że tak, wytwórca tarczy, kowal... No to jest dobre pytanie, no dobra, niech mi najpierw skończy te do żywności, wtedy będę wiedział, na czym stoję, tak? Mam przecież parę tych projektów, takich większych... I co ja powinienem tutaj w Rzymie zrobić? Jak to zrobię, to jak to wygląda? Do przychodów z produkcji, do ładu publicznego, do przychodów z górnictwa, przemysł. Do przychodów z handlu lokalnego. Do przychodów przez handel, z rolnictwa. To jest takie średnie, czyli tutaj ewentualnie złotnika moglibyśmy zrobić. Warsztaty, ale to też tak średnio w głównym mieście. Świątynię moglibyśmy zrobić, tak? Panteon. Zdecydowanie Panteon, bo Panteon z tego co wiem, to chyba tylko w Italii mogę zrobić. Z tego co pamiętam. Stolicy, tak samo jak tutaj, potem Cloaca Maxima, albo może w jednym mieście gdzieś tam, nie wiem. Tak jakoś, potem to ja wiem, że jest Circus Maximus, tak? I Colosseum. To albo to. I nie pamiętam, czy to w jednym mieście mogę zrobić, czy to jest tak, że... Ten, nieważne. Nie pamiętam totalnie. 5 żywności cały czas, dobra. I w sumie dobre pytanie. Czy ja mam jakiegoś wodza? To jest Dectius Maximus, dowódca floty. Alalia? Alalia? Tutaj cię trzymam, typie. Tutaj cię muszę stąd wycofać po prostu. Zastąp. I będzie ten z Corneli. Okej. Okay. I za turę tutaj też wymienimy.
tak, to... Okej, przejdźmy do Genui i wtedy z Genui jakoś szybko przejdziemy na tą wyspę i jedną armią pójdziemy na Karali, z drugą armią pójdziemy tutaj, na Syrakuzę i na Libeum. Potem Kartaginę. Dobra, flotę tutaj. Jak dla mnie to sensownie jest zrobić te katapulty. Tylko nie pamiętam, z 3-4 na flotę? To raczej powinno wystarczyć. A znowu kogoś nie wylewelowałem. Okej. Okay. A, i wodzów muszę też zrekrutować. Edykt, chlebi igrzyska. Akurat śledzie mu przydatne. O, to się mu przyda. Tu mamy teraz do wysokości podatków. Edykt. I werbunek. I chyba dwóch weteranów. Nie, jeden weteran mi umarł. Weteran. Oni nie są z żadnych rodów, więc to jest chyba jeden pies. Okej. Ty, moja droga, odkrywaj kolejne mi terytoria tutaj. O, tutaj też jest nowa Kartagina. Jest. Dobra, i to tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam za oglądanie i widzimy się następnym razem. Hej!